Jesteśmy na ulicy Foksal w Warszawie. Już z samą jej nazwą związana jest ciekawostka, a to dopiero początek. W tym odcinku przyjrzymy się trzem niezwykłym budynkom, które stoją właśnie przy Foksal. Zaczniemy od arystokratycznego pałacyku, a później zobaczymy, jak dwóm luksusowym kamienicom, jednym z najpiękniejszych, jakie powstały kiedykolwiek w Warszawie, przywracany jest dawny blask. Obejrzymy je nie tylko z zewnątrz, ale zajrzymy także do środka. Zostańcie z nami. No to zacznijmy od samej nazwy Foksal. Skąd ona się wzięła? I tu może być pewne zaskoczenie, bo z Londynu. Jak to możliwe? W XVIII wieku, jakieś 250 lat temu, był tutaj ogród spacerowy, którego główna aleja biegła właśnie dokładnie tędy, czyli dzisiejszą ulicą Foksal. W 1772 roku ogród stał się miejscem zabaw i rozrywki. Organizowano tutaj przedstawienia teatralne, bale i różnorodne pokazy, na przykład pierwszy w Warszawie pokaz lotu balonem. I to przedsięwzięcie, ten ogród zabaw, był wzorowany na podobnym przedsięwzięciu z Londynu, ogrodzie Vauxhall. I teraz, jeżeli nazwa ogrodu Vauxhall skojarzyła Wam się trochę z polską nazwą Foksal, to bardzo dobrze, bo właśnie stąd ta nazwa pochodzi. Ta nazwa została zaczerpnięta z londyńskiego ogrodu, przeniesiona do Warszawy i następnie spolszczona do dzisiejszej nazwy ulicy Foksal. Pod koniec XVIII wieku właściciel warszawskiego ogrodu zabaw zbankrutował, a sam ogród zaczął przechodzić w ręce kolejnych właścicieli. W latach 70. XIX wieku, czyli jakieś 140 lat temu, właścicielem tego terenu wraz z wciąż istniejącą parkową aleją został hrabia Konstanty Zamoyski. Zamoyski podzielił ten teren na działki budowlane, a parkowa aleja powoli zaczęła przekształcać się w miejską ulicę. Na samym jej początku Zamoyski zbudował dla siebie pałac, który będzie naszym pierwszym bohaterem. Tuż obok powstały pałacyki, które stworzyły tutaj taką niewielką dzielnicę arystokratyczną. Później, bliżej Nowego Światu, zaczęły powstawać eleganckie kamienice. Zwabieni splendorem arystokracji, inwestorzy wybudowali tutaj prawdziwe kamieniczne perełeczki, bo to było miejsce elitarne i luksusowe. I zobaczcie, jaki rozwój miast potrafi być niesamowity. Ktoś kiedyś po prostu wytyczył aleję w swoim ogrodzie, zrobił coś w zasadzie niepozornego. O tym ogrodzie dzisiaj już nikt nie pamięta, a ta aleja przekształciła się z czasem w jedną z najbardziej znanych warszawskich ulic. No to zacznijmy od pałacu hrabiego Konstantego Zamoyskiego. Już sama brama, która prowadzi na jego dziedziniec, jest reprezentacyjna czy wręcz paradna. Nad przejazdem pyszni się herb. To jest herb bardzo charakterystyczny, on nazywa się Jelita i składa się z trzech skrzyżowanych kopii, czyli rodzaju średniowiecznej broni, i to oczywiście jest herb, którym pieczętowała się rodzina Zamoyskich. Ten pałac hrabia Konstanty Zamoyski, jak powiedziała Natalia, wzniósł dla siebie w latach 70. XIX wieku, jakieś 140 lat temu, według projektu znanego architekta warszawskiego Leandra Marconiego. W jakim stylu ten pałac jest wzniesiony? No to jest historyzm, czyli styl, w którym architekci nawiązywali do historycznych stylów, do stylów z przeszłości. I tutaj Leandro Marconi razem z Konstantym Zamoyskim zdecydowali, że to będzie pałac w tak zwanym kostiumie francuskim. On nawiązuje do tego, jak wyglądały właśnie szlacheckie, magnackie pałace we Francji w XVI i XVII wieku, w okresie renesansu, manieryzmu i wczesnego baroku. Czym to się charakteryzuje? No przede wszystkim widzimy, jakie materiały zostały użyte do budowy tego pałacu, czy do jego wykończenia od zewnątrz. Mamy zasadniczo ściany oblicowane, czyli wyłożone od zewnątrz czerwoną cegłą, i na tle tego ceglanego tła wyraźnie wybijają się kamienne i tynkowe, jasne, takie piaskowe detale. Jak spojrzymy na to właśnie, jak wyglądała pałacowa architektura przełomu XVI i XVII wieku we Francji, to właśnie takich pałaców ceglano-kamiennych, co się nawet nazywa po francusku brique-pierre, znajdziemy całą masę. Pałac składa się z trzech części. Mamy ten korpus główny, w którym były właściwe reprezentacyjne i mieszkalne pomieszczenia, a po bokach paradnego dziedzińca mamy dwa skrzydła boczne, takie dwie boczne oficyny. Z tyłu, za pałacem, jest niewielki ogród, więc możemy sobie dzisiaj chyba tylko wyobrażać, jak majętnym człowiekiem musiał być Konstanty Zamoyski, że mógł sobie pozwolić na wzniesienie w mieście, w Warszawie, takiego reprezentacyjnego, wystawnego pałacu. Ale ten pałac, który zamyka, czy właściwie otwiera, rozpoczyna ulicę Foksal, jest ważny nie tylko ze względu urbanistycznego właśnie, że jest takim dominującym elementem w perspektywie tej ulicy, ale także ze względu architektonicznego. Ten sposób dekoracji ścian, jaki wybrali tutaj właśnie Leandro Marconi i Konstanty Zamoyski,
Zamojski, czyli to briquet-pierre, ceglana okładzina, od której odcinają się jaśniejsze detale, jaśniejsze ozdoby, został podchwycony przez inwestorów innych budynków. I właśnie w ten sposób dekorowane są nasze dwie kolejne bohaterki, dwie wspaniałe, piękne kamienice. A jakie kamienice mogą powstać przy tak prestiżowym, ekskluzywnym adresie, przy ulicy, która zaczyna się arystokratycznymi pałacykami? No luksusowe. I zwykle, kiedy mówi się o kamienicach przełomu XIX i XX wieku i opisuje mieszkania, to zwraca się uwagę, że te mieszkania były zróżnicowane pod względem standardu, że lepsze, droższe, bardziej prestiżowe były mieszkania na pierwszym piętrze od frontu, a gorsze, tańsze, bardziej dostępne dla szerszych grup społecznych były te mieszkania gdzieś z tyłu, z widokiem tylko na podwórko albo wysoko gdzieś na poddaszu. Jednak ta zasada nie miała zastosowania tutaj, na ulicy Foksal. To był adres tak prestiżowy, tak ekskluzywny, że kamienice, które tutaj powstawały, właściwie były przeznaczone wyłącznie dla ludzi najbogatszych i mieszkania, które w nich były, były wszystkie wyposażone, zaprojektowane właśnie jako lokum dla najzamożniejszej warstwy społeczeństwa wielkomiejskiej burżua z wielkomiejskiego mieszczaństwa przełomu XIX i XX wieku. I właśnie tak jest w przypadku naszych dwóch głównych bohaterek, kamienic pod adresami Foksal 13 i Foksal 15. Obie te kamienice zaprojektował ten sam architekt, Artur Spitzbart. Inwestorem kamienicy pod numerem 13 był Grzegorz Weinstein, a inwestorem kamienicy pod numerem 15 był architekt Artur Spitzbart, więc to była jego kamienica własna. On ją zaprojektował i zbudował dla siebie, aby czerpać z niej zyski. Będziemy je omawiali łącznie z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że one kontynuują ten styl dekoracji elewacji zapoczątkowany przez Konstantego Zamojskiego w pałacyku, czyli mamy wyłożone elewacje kolorową cegłą licówką, na której tle odróżniają się, wyskakują tak do przodu różne jasne, piaskowe, sztukatorskie, tynkowe detale, ale druga rzecz, która je łączy, to to, że teraz właśnie kończy się duża rewitalizacja, renowacja obu tych budynków i one są właśnie jednym dużym projektem deweloperskim i dzięki uprzejmości dewelopera będziemy mogli zajrzeć do środka, zobaczyć właśnie, jak kończą się te prace renowacyjne, tam jeszcze trwają ostatnie właśnie prace wykończeniowe, jeszcze nie wszystko jest gotowe, ale no, ten duch luksusu z końca XIX wieku, sprzed 120 lat już czuć bardzo, bardzo dobrze na klatkach schodowych, na dziedzińcach i szczególnie w mieszkaniach, także to wszystko zaraz zobaczymy. Spójrzmy najpierw na elewację kamienicy pod numerem 13. Ona ma niezwykle takie mięsiste właśnie te detale sztukatorskie, takie bardzo wychodzące do przodu, głęboko rozrzeźbione. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Można powiedzieć, że ta kamienica tak ugina się pod ciężarem tych niezliczonych dekoracji. Moje ulubione są naczółki, czyli te detale zwieńczenia okien pierwszego piętra, bo zauważmy, że tam są jakby takie dwa pasy zawijające się do środka, wewnątrz których pojawiają się dwie wielkie muszle, pomiędzy którymi jest jeszcze maszkaron, czyli taka stylizowana ludzka twarz. Tutaj Artur Spitzbart, można powiedzieć, no zaszalał i właśnie połączył bardzo wiele różnych motywów w ten jeden taki mięsisty detal, a to jest tylko jedno miejsce na tej elewacji, która jest właśnie wypełniona niesamowicie wielką liczbą takich różnych smaczków sztukatorskich. I może się wydawać, jak teraz na to patrzymy, jak porządnie to wygląda, no że mamy wielkie szczęście, że przetrwało to do naszych czasów właśnie z końca XIX wieku, ale tak nie jest. To wszystko zostało odtworzone, ponieważ w latach 30. Właścicielem tej kamienicy był Jan Wedel i on postanowił zmodernizować. Zatrudnił architekta Zdzisława Mączyńskiego do tego, żeby tę eklektyczną, właśnie taką bardzo ozdobną fasadę no, dostosować do gustu, jaki w latach 30. panował. I co zrobiono wtedy? Skuto wszystkie te dekoracje. No i kiedy ten deweloper, który właśnie kończy te renowacje, zajął się tym projektem, to postanowił odtworzyć ten wystrój pierwotny. Na jakiej podstawie? No okazało się, że zachowało się tylko jedno, jedyne zdjęcie, które ten cały wystrój, wszystkie te detale pokazywało. Ono nie było specjalnie ostre, no i w ten sposób powstała pewna konfuzja, taki spór konserwatorski. Co bardziej jest warto chronić? Czy to, że mamy zachowany, modernistyczny, przedwojenny wystrój nadany tej kamienicy przez wielkiego warszawskiego przemysłowca Jana Wedla i znanego architekta Zdzisława Mączyńskiego, czy też można pokusić się o próbę odtworzenia tego detalu na podstawie tego jednego zdjęcia i no, badań porównawczych z innymi kamienicami, które projektował Artur Spitzbart w tym samym okresie? No i czy nie można by było właśnie no, przywrócić tego pierwotnego wystroju? Decyzję podjęto, że ten wystrój jest przewracany. Ja się trochę tego obawiałem, bo współcześni architekci
co trochę na bakier z historią. Nie znają historii, nie rozumieją tych różnych połączeń stylistycznych, tego jak działały, jak funkcjonowały różne detale w różnych kontekstach. No i trochę się bałem tego, że to będzie zrobione tak no, po macoszemu, że niby będzie podobne jak na tym zdjęciu, ale jak się przyjrzeć, to będzie czuć, że to jednak jest, no nie mogło tak powstać. Na szczęście tutaj deweloper i architekci, którzy to projektowali, byli zdeterminowani, żeby to wyszło porządnie. Mieli wiedzę, mieli też talent i zapał do tego, żeby to zaprojektować i wykonać to tak, żeby to mogło być, jakby, żeby to było przekonywujące, żeby to wyglądało tak, jakby faktycznie to zostało wykonane w XIX wieku dla bardzo luksusowej i wystawnej kamienicy. No i tutaj tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Czy to wygląda dokładnie tak, jak wyglądało, kiedy Artur Schwitzbard skończył tę budowę, zakończył projektowanie i kiedy ten budynek został zrealizowany w XIX wieku? Czy dokładnie, to trudno powiedzieć, ale mogło tak wyglądać i zostało to zrealizowane tak, że na pewno Artur Schwitzbard by się tego nie wstydził. Spójrzmy teraz na kamienicę pod numerem 15. To jest właśnie ta kamienica własna Artura Schwitzbarta i tam jest bardzo ciekawa rzecz. Artur Schwitzbart tak wachnął pierzeją jakby, cofnął część tej kamienicy, tak że ona się składa z dwóch, można powiedzieć, brył. Ta główna część, ona jest dość symetryczna i właśnie jest cofnięta, tak odsunięta od pierzei, także tworzy się taki niewielki jakby przedogródek, taki pasek terenu, który jest pomiędzy chodnikiem a fasadą, a po prawej stronie, czy jakby no, mojej prawej, jak patrzymy, to po lewej stronie, jest ryzalit, czyli takie wysunięcie muru właśnie dość daleko od fundamentów aż po dach i w tym ryzalicie pojawiają się bardzo, bardzo ciekawe detale. Tam jest taki szczególny układ okien. Jeżeli przyjrzymy się temu, jak wyglądają właśnie okna w ryzalicie na pierwszym, drugim piętrze, to zauważymy, że tak, że po bokach mamy dość takie pionowe w układzie okna prostokątne, pomiędzy którymi jest dość szeroka arkada, czyli okno zakończone łukiem. I to jest coś, co przewija się przez historię architektury od najdawniejszych czasów. Było bardzo popularne w architekturze nowożytnej, szczególnie w renesansie, ale także w baroku, w rokoku. Także i to jest detal, który nazywa się, taki układ otworów właśnie, dwa prostokąty po bokach, które flankują arkadę, nazywa się serliana. Bardzo wiele takich właśnie zestawów otworów, okien z drzwiami pojawia się w Wenecji w XVI, XVII, XVIII wieku. Jak będziecie w Wenecji, to na pewno tam zobaczycie bardzo właśnie dużo takich okien typu serliana, dwa prostokąty flankujące wewnętrzną arkadę. Dlatego też często takie okno nazywa się nie tylko serlianą, ale także można je nazywać oknem weneckim. No i tutaj Artur Schwitzbard zastosował je właśnie w tym ryzalicie, w tej części wysuniętej bliżej ulicy. No i tam są wspaniałe wnętrza właśnie doświetlone tymi pięknymi, eleganckimi oknami. Jeżeli będziemy przechodzili ulicą Foxa, to też warto zwrócić uwagę na kute bramy, które są no, wspaniałym takim dziełem metaloplastyki, rzemiosła artystycznego same w sobie, a tymi bramami wchodzimy do środka. No właśnie, bo przecież te kamienice powstawały nie tylko po to, abyśmy mogli się zachwycać sztukateriami na ich elewacjach i nawiązaniami, a to do jakiejś architektury manierystycznej, a to może do XVI-XVII wiecznej Wenecji, tylko żeby oferować luksusowe mieszkania dla warszawskiej elity. No więc jak wygląda takie mieszkanie? Jak wygląda wnętrze takiej kamienicy? Chodźmy to zobaczyć. Zwiedzanie zaczynamy od podwórka kamienicy pod numerem 13. I tak jak powiedziałem na zewnątrz, ta modernizacja z lat 30. objęła skucie detali z elewacji, czy zmodernizowanie, wprowadzenie stylu modernistycznego na fasadzie, ale nie objęła wnętrz i także nie objęła dekoracji podwórka. I tutaj widać, no, jak bardzo bogata była ta kamienica od samego początku, bo nawet ta mniej reprezentacyjna część, wewnętrzne podwórko, jest bardzo bogato zdobione i zachowane są tutaj właśnie oryginalne sztukaterie, obramienia okien, detale balustrad. Ale tutaj na podwórku pojawia się też jeszcze jedna rzecz, niezwykła ciekawostka. To jest ta głębsza część budynku, to jest oficyna poprzeczna i na niej pojawia się taka szklana pryzma, taki szklany pionowy pas. Co to jest? To jest panoramiczny szyb windy. I czy to jest rzecz, którą teraz wprowadził tutaj deweloper?
Nie. To jest także rzecz, która pamięta lata 30. XX wieku. To jest pierwszy w Warszawie szyb panoramicznej windy, że można było jechać kabiną i podziwiać, jak przemieszczamy się pionowo w budynku. To musiało wtedy w latach 30. robić piorunujące wrażenie, no bo to była pierwsza taka rzecz w Warszawie, powiew nowości, cud techniki. Sama kabina i ta instalacja windowa jest nowa, wprowadzona teraz, ale no ten szyb został zachowany i pamięta właśnie lata 30. XX wieku. Chodźmy dalej. To jest główna klatka schodowa kamienicy pod numerem 15, czyli tej kamienicy własnej Artura Spitzbarta. I można powiedzieć, że to jest taki crème de la crème, kwintesencja wszystkiego, co najlepsze mogła zaproponować tego typu przestrzeń w luksusowej warszawskiej kamienicy. Stąpamy po marmurowych stopniach, łapiemy się za kutą żelazną balustradę. W naszej drodze na górze towarzyszą nam polichromie, namalowane na ścianach ozdoby. W tym przypadku to jest taka iluzoryczna sztukateria, takie jakby namalowane płyty. I co ciekawe, te polichromie, czyli to, co pojawia się tutaj na ścianach, ale także nad nami, na podniebieniu biegów schodów i na podniebieniach stropów, one przetrwały do naszych czasów, z czasów budowy tej kamienicy, ale były ukryte pod wieloma warstwami przemalowań. I mi się to wydaje trochę takie surrealistyczne, że po prostu któregoś dnia ktoś wszedł tutaj na tę wspaniałą klatkę schodową, zobaczył te polichromie, zobaczył to, że nad nami pojawiają się takie putta, takie aniołki latające z różnych atrybutami, które przywodzą na myśl przemijanie pór roku i następstwo pór roku i po prostu zaczął to na gładko zamalowywać, a potem jeszcze kilkanaście innych warstw farby przykryło te wszystkie polichromie. Na szczęście w czasie tej renowacji, która teraz ma miejsce, no nie pomalowano jeszcze raz na inny kolor, tylko zastanowiono się, czy aby w tak luksusowej kamienicy nie pojawia się właśnie jakiś malowany detal, no i odkryto właśnie całe bogactwo tych dekoracji właśnie na czele z tymi wspaniałymi polichromiami na sufitach i na podniebieniach biegów schodów, gdzie właśnie putta latają sobie, czyli takie małe, słodkie aniołki latają sobie w towarzystwie kwiatów i różnych instrumentów muzycznych, odnosząc się jakoś do naszej wędrówki, nie tylko w górę tymi schodami, ale także do wędrówki przez czas, wędrówki i przemiany pór roku. No dobrze, to wejdźmy sobie teraz na piętro. Wizytówka domu. Drzwi. Te drzwi są bardzo bogate, bardzo głęboko rzeźbione, pojawiają się liczne detale, ale prawdziwa atrakcja, prawdziwy hit pojawia się wyżej. Tam mamy taką supraportę, czyli taką właśnie płócinę ponad drzwiami, no i tam jest po prostu szaleństwo dekoracyjne. Na środku pojawia się wazon, z którego wiszą girlandy kwiatów, a do tego wazonu jakby zwabione zapachem tych roślin, zapachem tych kwiatów podlatują dwie ptaszyny. No to jeśli wizytówka domu, wizytówka mieszkania, drzwi wyglądają tak, to co musi kryć się we wnętrzu? Sprawdźmy to. No od razu rozpoznajemy chyba, gdzie jesteśmy. To jest właśnie ten motyw sterliany, okna prostokątne po bokach i arkada w środku, przez którą możemy wyjść na balkon. No, dzięki temu, że te kamienice nie zostały zburzone ani spalone w czasie wojny, no to dzisiaj możemy nacieszyć oczy niebywałą wręcz, bezprecedensową różnorodnością i bogactwem sztukaterii, jakie pojawiają się. Są różne sztukaterie w różnych pomieszczeniach, w różnych mieszkaniach, pojawiają się różne motywy. Niektóre sztukaterie są polichromowane, są kolorowe i pięknie ozdobione właśnie także malarsko. Dzięki temu, że ta konserwacja, która teraz dobiega końca, była wykonywana tak pieczołowicie i tak starannie, no to te sztukaterie wreszcie po wielu, wielu latach mogą zabłysnąć wreszcie całym swoim blaskiem. Bardzo liczne odnoszą się do ornamentyki, do detali, jakie były stosowane w XVIII wieku. To jest właśnie ten neobarok czy neorokoko. Niektóre odnoszą się do pierwszej fazy XVIII-wiecznej sztuki, czyli do okresu regencji. No dla mnie, jako miłośnika rokoka, no to jest po prostu rokokowy, późnobarokowy, czy ściśle neorokokowy i neopóźnobarokowy, późno neobarokowy raj na ziemi. Czyli podsumowując,
Ulica Foksal wzięła swoją nazwę od londyńskiego ogrodu Vauxhall. Pierwotnie była tylko parkową aleją, z czasem została zabudowana. Najpierw arystokratycznymi pałacami z jednej strony, a potem z drugiej strony luksusowymi kamienicami. W czasie wojny ucierpiała, ale wiele z jej skarbów przetrwało do naszych czasów. To był ostatni nasz film w tym roku. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami w 2019 roku. Mamy nadzieję, że w 2020 również będziecie. Życzymy Wam wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. W komentarzu możecie napisać, który z naszych tegorocznych filmów najbardziej się Wam spodobał. A tymczasem ja dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Kliknij tutaj, aby zobaczyć film o ulicy Retoryka w Krakowie i tutaj, aby subskrybować ten kanał. Dziękuję i do zobaczenia w przyszłym roku. Pa, pa!